Cię miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Biedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa. Weselmy się w Nim i radujmy. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Z pokorą szczerą miłujmy Boga, z czystego serca miłujmy się nawzajem. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Gdybym posiadał wszystką wiedzę i wiarę taką, iż bym góry przenosił, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Ten wielkoczwartkowy wieczór jest pamiątką czasu szczególnego, czasu Paschy, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak bowiem pisał święty Jan w swej Ewangelii. Jezus, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie. Pascha, czyli przejście z tego świata do Ojca poprzez cierpienie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I ten szczególny czas Paschy jest najpierw czasem objawienia miłości. Tej miłości, jaką zarówno Ojciec, jak i Syn mają do ludzi. 13 rozdział
Ewangelii Janowej zaczyna się szczególnym bowiem stwierdzeniem. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. I te słowa stanowią niewątpliwe echo rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem na początku Chrystusowego nauczania na ziemi palestyńskiej, rozmowy z Nikodemem. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Ojciec umiłował świat. Jego Syn jednorodzony, który stał się człowiekiem z przeczystego łona Najświętszej Dziewicy, do końca ten świat umiłował. A stało się tak, ponieważ zaistniał szczególny dialog w łonie Trójcy Przenajświętszej, o którym mówi autor listu do Hebrajczyków. Przeto przychodząc na świat, jednorodzony Syn Ojca mówi do Niego: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. I wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. I stąd ten czas łaski jest jednocześnie Paschą Chrystusa, w którym najbardziej objawia się dzieło Chrystusa. Dzieło polegające na tym, że ukazuje nam miłość Ojca do ludzi. Równocześnie ukazuje swoją miłość do ludzi. I na koniec uczy ludzi, jak kochać Boga i drugiego człowieka. Jak na to nauczanie Chrystusowe reaguje świat? Jakżeż nie przywołać tutaj gorzkiego sformułowania Jezusa z Jego nocnej rozmowy z Nikodemem? Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. I dlatego reakcja, o której słyszeliśmy przed chwilą w czytanej Ewangelii świętego Jana, reakcja w postaci niewiary i zdrady, a jej uosobieniem jest Judasz. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać. Ale jest też postawa niedowierzania tej miłości. Niedowierzenia idącego tak daleko, że w pierwszym momencie ta miłość jest odrzucana. To postawa Piotra. Panie, to Ty chcesz mi nogi umywać? I dalsze słowa Piotra: nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. I dlatego ten czas Paschy Chrystusowej jest czasem cierpliwego i jednocześnie jakże pokornego aż do końca nauczania Chrystusa, jak kochać. Czas Paschy to czas odsłaniania tajemnicy miłości. To czas niełatwego przebijania się światłości najwyższej. Światłości, która przebija mroki grzechu i ludzkich słabości. Ta Pascha Chrystusowa
pokazuje bowiem nam najpierw, jak mamy kochać drugiego człowieka. I to jest jakby główne przesłanie z Wieczernika zapisane przez świętego Jana. Słyszeliśmy przed chwilą, kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem nogi umywać. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. A potem lekcja bosko-ludzkiej miłości Chrystusa do świata. Słyszeliśmy o tym w liście świętego Pawła do Koryntian. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Jakże w tym nie dosłyszeć echa tego, co mówił Chrystus do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Dał, sprawiając, że On stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. A teraz Syn daje, wydaje siebie, moje ciało, za was wydane. Zapowiedź tego, co się stanie na krzyżu. I dalej, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Tej krwi, która będzie spływała na ziemię z wysokości krzyża. Zwłaszcza wtedy, kiedy zostanie przebity Chrystusowy bok. Tej krwi, która jest najwyższym, najbardziej przejmującym świadectwem miłości Chrystusa do świata. Miłości, która staje się podstawą nowego przymierza. Przymierza między Bogiem a światem. I tutaj właśnie dzięki temu nowemu przymierzu rozumiemy do końca, dlaczego Ojciec dał swojego Syna dla świata. Dał właśnie po to, by poprzez swoje najwyższe, nieskończone posłuszeństwo woli Ojca, Chrystus sprawił, że przestał być ważny. Zapis starodawnej winy. Winy Adama, który jako pierwszy zbuntował się przeciwko Panu Bogu. A ponieważ ten zapis starodawnej winy przez posłuszeństwo Chrystusa został przełamany, przestał działać. Przestał być ważny. To dlatego ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, mogą cieszyć się radością i godnością odzyskaną na nowo Bożych dzieci. Wiemy z Ewangelii Janowej, że gdy kończyła się ostatnia wieczerza, Chrystus wygłosił do apostołów wielką mowę arcykapłańską, zakończoną
arcykapłańską modlitwę. I ta mowa w pewnym momencie jest przerwana jednym krótkim stwierdzeniem Chrystusa: wstańcie, idźmy stąd. Wyjdźmy z wieczernika. Dlaczego? Niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. To, co się wydarzyło w wieczerniku, jako zapowiedź męki i śmierci, to musi znaleźć potwierdzenie. Więc trzeba wyjść z wieczernika i trzeba zdążać w dół ku potokowi Cedron, w stronę Góry Oliwnej, gdzie ma się zacząć męka. I tam przecież, w Ogrodzie Oliwnym, jesteśmy świadkami szczególnej rozmowy, szczególnego dialogu między Chrystusem a Ojcem. Dialogu, który potwierdza to, że Jezus chce wypełnić wolę swego Ojca do końca. I w tym wypełnieniu woli swego Ojca chce wyrazić swoją bezgraniczną do Niego miłość, a równocześnie całkowite oddanie dla dzieła zbawienia. Łukasz nam przekazał szczególny obraz Chrystusa cierpiącego i konającego w ogrójcu. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. I tej udręce, i tym kroplom spływającym z jego twarzy na kształt kropli krwi towarzyszyło wołanie: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz mi ten kielich, ale nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. I dalsze słowa Chrystusa, potwierdzające to wszystko, co się dokonało w wieczerniku, tym razem z wysokości krzyża. Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dopełnia się zbawienie. Dopełnia się dzieło zamierzone przez Ojca właśnie dlatego, że wywyższony nad ziemię Chrystus na nienawiść tego świata odpowiada błaganiem o przebaczenie. O wybaczenie tej złości, która w tak szczególnie głęboki sposób wyraziła się wtedy, kiedy Chrystus został przybity do krzyża i kiedy przez całe 3 godziny konał. Prosił o przebaczenie, a sam jednocześnie doznawał najbardziej przejmującego opuszczenia. Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale ponadto poczucie osamotnienia, nawet wobec Ojca, przeważyło to, co wyraził ostatnimi swoimi słowami: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
wraz z śmiercią, a potem zmartwychwstaniem i w niebowstąpieniem, a na koniec zesłaniem Ducha Świętego zaczął się czas Kościoła, czas Eucharystii, bo Kościół żyje z Eucharystii. Jak to podkreślił w swojej ostatniej encyklice z 2003 roku święty Jan Paweł II Wielki. Żyje z Eucharystii, to znaczy chce pamiętać, bo do tej pamięci został zobowiązany podczas ostatniej wieczerzy. To czyńcie na moją pamiątkę. To dzieło wyniszczania się dla zbawienia świata poprzez ofiarę mszy świętej spełniajcie aż do końca. A jednocześnie ten czas Kościoła to czas nieustannego wchodzenia w tajemnicę miłości Trójjedynego Boga do świata. Bo wobec Kościoła przez wszystkie jego wieki, także wobec nas, muszą spełnić się te słowa, które Chrystus wypowiedział do Piotra w Wieczerniku. Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Kościół w swojej refleksji, w swojej modlitwie, w swoim rozważaniu chce to wiedzieć. Chce zgłębiać nieskończoną miłość Boga do ludzi, Ojca, który wydał dla nas, dla naszego zbawienia swego jednorodzonego Syna. Kościół musi wiedzieć, jak wielka cena została zapisana, by mógł istnieć i by mógł spełniać swoje zadanie wobec całego świata, nauczając, głosząc, udzielając chrztu. Kościół to musi nieustannie odkrywać. Coraz bardziej pogłębiając własną tożsamość. To, do czego został powołany i co ma czynić, wypełniając wolę Najwyższego w taki sposób, jak tego nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Czas Kościoła to jeszcze także czas wiary i nadziei. Bo jak mówił Pan Jezus w Wieczerniku, kto wierzy w Chrystusa, nie podlega potępieniu. Żeby mieć nadzieję życia wiecznego, trzeba wierzyć. Tę wiarę w sobie nieustannie umacniać poprzez słowo i poprzez święty pokarm, którym jest ciało i krew Chrystusa. Tą wiarą trzeba się dzielić, bo zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy zwiastunami i świadkami wiary wobec innych, nasza osobista wiara staje się coraz bardziej mocna i niezłomna. Budowana jest przecież na Chrystusie, który jest skałą. I czas Kościoła na koniec. Czas czuwania i tęsknego błagania. Słowami, którymi kończy się
Księga Apokalipsy i kończy się całe Pismo Święte. Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź i zabierz nas do pełni swego Królestwa. Królestwa miłości, Królestwa prawdy, Królestwa sprawiedliwości i dobroci. Amen.